dzisiaj do Polski przyjechał skład, 41 wagonów, sprzęt medyczny jednorazowy z Chin. To jest największy transport sprzętu medycznego. Pierwszy pociąg specjalny, który przyjeżdża z Chin w 2021 roku. Głównie jest to sprzęt do walki z pandemią, czyli fartuchy medyczne, kombinezony, ale też sprzęt do szczepień, czyli strzykawki i igły. W większości jest to sprzęt zakontraktowany przez Agencję Rezerw Materiałowych w około 90%. W 10% jest to sprzęt na potrzeby naszej firmy. Będziemy to dystrybuować bezpośrednio do szpitali, tak jak robiliśmy to w trakcie trwania pandemii, tak jak to robimy od ponad 30 lat. Pociąg jedzie z Chin. Ten sprzęt został wyprodukowany w Chinach. Wynika to z tego, że nasze moce krajowe, moce przerobowe nie są wystarczające i w produktach pierwszej potrzeby, takie jak na przykład kombinezony, nie jesteśmy w stanie szyć odpowiednich liczb sztuk w Polsce, więc musimy się wspierać produkcją kontraktową. No z tego wynika też, wynika ten transport i ten dodatkowy wolumen towaru, który musimy przywieźć do Polski, którego zakontraktowaliśmy w Chinach. To jest towar zakontraktowany dla Agencji Rezerw Materiałowych. Zostanie przekazany do dyspozycji Agencji Rezerw Materiałowych, która już będzie dysponowała go wedle własnych potrzeb, wedle potrzeb firm, instytucji, które z Agencją Rezerw Materiałowych współpracują. W większości są to fartuchy ochrony biologicznej najwyższej klasy, spełniające wszystkie wymagania i normy, jeżeli chodzi o ochronę biologiczną przed wirusami. Są to też pełnobarierowe fartuchy, a także sprzęt potrzebny do szczepień, czyli głównie igły i strzykawki. Kombinezony w trakcie całej pandemii, te kombinezony produkcji ZARES były szeroko używane przez służbę zdrowia. Ten produkt jest bardzo istotny przy walce z wirusem, zapewnia pełną barierowość i pełną ochronę. My tutaj wyprodukowaliśmy kombinezony typu 4, 5, 6, czyli najwyższy typ ochrony, który spełnia wszystkie normy, jeżeli chodzi o normy antywirusowe. Więc no to jest głównie ten produkt, który znajduje się w tym składzie. Cały sprzęt zostanie w Polsce. Logistycznie bardzo trudne przedsięwzięcie. W tej chwili znajdujemy się w takim czasie, gdzie globalne łańcuchy dostaw są mocno nadszarpnięte. Znajdujemy się w momencie kryzysu logistycznego, więc zorganizowanie tak dużego składu było naprawdę dużym wyzwaniem. Ten pociąg jechał około 14 dni z Chin. W tej chwili przyjechał do Polski i będziemy przeładowywać go na samochody. I tak ten sprzęt trafi do polskich szpitali, zostanie u nas w kraju. Cały zeszły rok był bardzo aktywny i bardzo intensywny pod kątem transportu sprzętu medycznego. Tak jak wspominałem, poza produkcją krajową w naszych szwalniach i zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w Zabrzu musieliśmy się również wspomagać produkcją kontraktową, więc w zeszłym roku kontraktowaliśmy sprzęt. Ten sprzęt przylatywał do Polski samolotami, wtedy gdy była dość duża presja czasu, również innymi środkami transportu. A w tym roku wybraliśmy pociąg specjalny wyczarterowany tylko na nasze potrzeby, z racji ekonomicznej. Nie ma już takiej potrzeby i takiej presji czasu, żeby ściągać ten sprzęt samolotami, więc zdecydowaliśmy się na organizację pociągu specjalnego. My jako firma medyczna, jako producent bierzemy pełną odpowiedzialność, więc to my odpowiadamy tak naprawdę za cały sprzęt. Jesteśmy producentem na wszystkich wyrobach. Nasza firma występuje jako producent, więc oczywiście ten sprzęt ma wszelkie certyfikaty, a także spełnia wszystkie normy, które są potrzebne, wymagane dla sprzętu, dla środków ochrony indywidualnych, które są używane w trakcie walki z wirusem. Nie chcę tutaj mówić o kwotach, bo różny asortyment ma różną cenę. Natomiast jeżeli chodzi, mogę bardziej powiedzieć o sztuki, tu mamy kilka milionów sztuk kombinezonów, kilkanaście milionów sztuk fartuchów. Logistycznie i akurat ta końcówka roku, był to bardzo trudny okres i było to niesamowicie trudne do zorganizowania, ponieważ ten szlak kolejowy w Chinach był zablokowany na koniec roku i zorganizowanie składu kolejowego lub też pustych kontenerów było w zasadzie niemożliwe do zrealizowania. Udało nam się to zrealizować z firmą Maersk. Został zorganizowany skład kolejowy, zostały zorganizowane kontenery. Natomiast trudną też było akcją jakby skumulować w jednym miejscu na terminalu logistycznym w Chinach towaru na 41 kontenerów. To jest około 60 tirów, to jest 2770 metrów sześciennych towaru, około mniej więcej 500 ton. Tak, kontenery zostają zdjęte i przeładowane bezpośrednio na platformy i samochodami będą jechać w kilka miejsc, do Gdańska na magazyn przeładunkowy i do nas do Zabrza i stamtąd zostanie rozdysponowany do Agencji Rezerw Materiałowych, do różnych składnic, też w różnych miejscach w Polsce, a od nas już bezpośrednio do szpitali. A Grostop nadaje się na tego typu właśnie przesyły, dostawy? Myślę, że się nadaje, bo jak widać, to tu robota się już rozpoczęła.
41 kontenerów, ale dla was z tym sprzętem, który macie, to dla was to jest 5 minut. No, w pół godziny. Pół godziny jest zdjęte. I nie ma, jak widać, moment. Te kontenery później zostają przeniesione na naczepy samochodowe. Tak. Ładujemy to na samochody. Takich transportów jest więcej na terminalu? Były już? Takie z tymi rzeczami były, kontenery pojedyncze. Pojedyncze? Pojedyncze, tak. To jest jeden taki z tych większych? Tak, cały pociąg.